Witamy bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu programu Zwierzę w kamerze. Tradycyjnie gościmy w Zachodniopomorskim Centrum Rehabilitacji Zwierząt Fizjodzwierz, a naszym gościem jest oczywiście Natalia wraz ze swoimi podopiecznymi. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam również. A dziś porozmawiamy o modzie, bo wiadomo, lato, trzeba dobrze wyglądać, a przy okazji można to fajnie połączyć z czymś praktycznym dla zwierząt. Oczywiście, można to połączyć z czymś praktycznym dla zwierząt. Oczywiście nie mówimy tutaj o modzie i ubieraniu psów, mówiąc na przykład o suszkach, jakieś tam sukienki. Natomiast mówimy o akcesoriach, powiedzmy tych, które się stają coraz bardziej modne, ale praktyczne pod kątem nawet i poprawy dobrostanu naszego czworonoga, jeżeli chodzi o wysokie temperatury. I tutaj w tym momencie mówimy o przedmiotach, które pomagają nam się schłodzić. Czyli wszelkiego rodzaju mamy ze sobą tutaj nawet, że tak powiem, schowane maty chłodzące, na których pies się kładzie i może sobie wyrównać trochę temperaturę ciała, jeżeli jest przegrzany, albo ewentualnie, jeżeli mówimy o kwestiach spacerowych, oczywiście pamiętajmy o tym, że nie spacerujemy w wysokich temperaturach i szczególnie w takim pełnym słońcu. Natomiast jeżeli już gdzieś z psem musimy przejść na spacer, to na przykład są do tego dodatkowo specjalne kamizelki chłodzące, które namaczamy wodą, zakładamy na psa i wtedy ten spacer jest trochę bardziej bezpieczniejszy. To może po kolei omówmy właściwości poszczególnych elementów, czy to garderoby, czy wyposażenia mieszkania, bo rozumiem, że taką matę kładziemy gdzieś w mieszkaniu, pewnie na jakimś chłodnym najlepiej miejscu, kafelkach, tego typu rzeczach. Znaczy matę przede wszystkim kładziemy w miarę na czymś, co jest twarde, ale matę możemy i wykorzystać w mieszkaniu, albo zabrać ze sobą też do samochodu, tudzież wsadzić do transportera takiego jak Matośka i zamiast specjalnej tutaj legowiska, to wkładamy wtedy też matę. Mata, akurat ta, którą mamy tutaj na planie ze sobą, działa tak, że pies pod wpływem położenia się i nacisku uruchamia czynnik, który działa chłodząco. To nie jest tak niska temperatura, jakbyśmy wyciągnęli coś z lodówki, natomiast przyjemny chłód, nawet jak my staniemy sobie stopami, jest odczuwalny, a to pozwala trochę zwierzakowi się ochłodzić. A jak korzystamy z takiej kamizelki? Normalnie zanurzamy ją w zlewie? Tak. Kamizelkę normalnie zanurzamy w wodzie, oczywiście nie lodowatej, tylko powiedzmy letniej, żeby też nie doszło do szoku termicznego, bo powiedzmy woda ma tam kilka stopni, a wychodzimy na zewnątrz, gdzie mamy plus 30, a jednak pies chłód z kamizelki odbierze, więc zamaczamy go w letniej wodzie, lekko wykręcamy, zakładamy na psa. Mniej więcej tutaj, tak jak jest moja ręka, to jest głowa z szyją i po prostu sobie spacerujemy. Dodatkowo zabieramy ze sobą butelkę wody. Jeżeli kamizelka wyschnie, ona dość długo nam utrzymuje wilgoć, natomiast jeżeli wyschnie, to po prostu sobie zlewamy wodą już bezpośrednio na spacerze i dalej działa. Spotkałem się z teorią, że na lato warto zrezygnować z szelek na rzecz obroży, no bo trochę mniej tego psa uciska, czuje się wtedy bardziej swobodny. O szelkach pewnie jeszcze będziemy mówić w kolejnych programach, natomiast no, czy to prawda, że warto schodzić właśnie na obroże? Powiem tak, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to poruszymy to w innym odcinku, natomiast szelki mamy teraz dostępne takie modele, mówiąc też o konkretnym jakby budowie tych szelek, że one mają dosłownie 2-3 paski, które są połączone, więc jeżeli mówimy o garderobie tej letniej, to zostawmy model ten, który jest propagowany, który nie blokuje nam ruchu łopatki, natomiast wybierzmy ten, który jest mniej zabudowany i nie ma dodatkowo większej ilości materiału, czyli zwykłe paski. Natomiast zostajmy dalej przy szelkach, jeżeli pies nas schodzi w szelkach, bo to jest bezpieczniejsze. Natomiast jeżeli mówimy o zimie, no to te szelki już mogą być trochę bardziej zabudowane. Oczywiście też takie, które nie krępują ruchu. To teraz ja pozwolę sobie wyciągnąć gadżet, który mnie najbardziej zaintrygował. A dlaczego mnie zaintrygował? Bo wygląda to jak kapok dla pieska. No, dokładnie, to jest kapok, kamizelka. Zapewnia bezpieczeństwo naszemu czworonogowi podczas pływania, szczególnie u zwierząt takich, które trochę boją się wody. Natomiast ja też, Tośka zresztą w kapoku, jeżeli wchodzi do wody, to pływa. Natomiast ja też zalecam pływanie w kapoku, bo inaczej rozkłada nam się ciężar ciała psa i nie mamy tego takiego charakterystycznego zanurzenia bez kapoku, gdzie część jakby tutaj miedniczna idzie bardziej nam do wody i pies płynie jakby pod takim kątem, a bardziej pracuje nam obręcz barkowa. Natomiast kapok powoduje nam tutaj wyrównanie jakby poziomu ułożenia ciała nad wodą i te cztery kończyny pracują równomiernie. Kapoku pewnie warto używać od początku, gdy zaznajamiamy małego psa z wodą, natomiast jeżeli mamy pieska, który już wiele lat pływał, to czy warto też zainwestować w kapok? Pytanie, czy to jest pływanie, powiedzmy, mniej więcej do naszego gruntu i w takiej wysokości, gdzie możemy psu pomóc, czy to już jest wypłynięcie na przykład na dalszą część jeziora. Jeżeli to jest wypłynięcie dalsze, to jednak kapok zapewni bezpieczeństwo w momencie, kiedy pies
mówiąc przysłowiowo, straci siły, to nie dojdzie do utonięcia, a utrzyma nam się na wodzie, bo nawet w momencie, kiedy nie będzie przebierał łapami w trakcie pływania, to i tak kapok przez wyporność go utrzyma na wodzie. No to na finał największy z akcesoriów, które dzisiaj możemy zobaczyć, czyli wielki transporter. Pełni jakąś dodatkową funkcję, poza tym, że przewozi zwierzęta? Znaczy pełni funkcję tak naprawdę bardziej takiego schronienia, fajne akcesorium. My akurat korzystamy z niego codziennie, ja go mam normalnie rozłożonego w gabinecie i Tośka ma swoje schronienie, jeżeli jest ze mną w trakcie pracy, a nie przebywa na części tutaj tej, powiedzmy, socjalnej. Natomiast to jest bardzo fajne rozwiązanie, które tak dodatkowo akurat mamy taki transporter, że tak powiem, z wyższej półki, więc możemy zabezpieczyć go pasami bezpieczeństwa, wsadzić do samochodu i działa trochę jak fotelik dla dziecka. Zapewnia bezpieczeństwo w trakcie podróży, a jeżeli mówimy już o wypadach takich wakacyjnych, to dodatkowo jest to po prostu psi dom, który zabieramy sobie do hotelu, jeżeli chcemy gdzieś tam pójść, niekoniecznie wszędzie zabierając ze sobą psa, to pies ma ze sobą schronienie ze swoim zapachem, które jest mu dobrze znane i się nie stresuje nowym otoczeniem, a też jeżeli mówimy na przykład o wyjazdach takich bardziej rodzinnych, gdzie przebywa większa ilość osób, no to to też jest taki azyl, gdzie po prostu jak już ma dość, jest zmęczony, to sobie wchodzi i odpoczywa. Ale wiele osób nie wyobraża sobie zamknąć przysłowiowo psa w klatce. A czy się zamknąć? No Tośka akurat jest, no możemy zobaczyć, śpi sobie w środku, nie jest zamknięta, sama sobie tam weszła i śpi z przyjemnością. Wiele psów traktuje to trochę jak, powiedzmy, budę, czyli taką norę i swój azyl. Dla nas to gorzej wygląda, bo są kraty i klatka. Jeżeli klatka jest taka, jak tutaj mamy, materiałowa, dodatkowo możemy sobie podnieść ścianki, zwiększyć wentylację. To nie jest to jako tak zwany karcel i zamknięcie psa, a bardziej schronienie i jego azyl, bezpieczeństwo. I pewnie świetnie się sprawdza, gdyś trzeba jechać do weterynarza. No to już trochę, powiedzmy tak, azyl pod kątem bezpieczeństwa, natomiast wyjazd do weterynarza, jeżeli będzie nam się kojarzył z samą klatką, to będzie się kojarzył trochę negatywnie. Schronienie psa tak, natomiast będzie kojarzył sobie fakt, hop, wchodzę do klatki, zaraz mnie wiozą do lekarza, więc jeżeli to jest klatka używana wszędzie na wyjazdach i dodatkowo zabieramy do lekarza, to tak, natomiast jeżeli będzie tylko to do wyjazdu do lekarza, no to niestety zwierzęta reagują tak, że widzą, że właściciel wyciąga czy to transporter, czy to klatkę, którą zabiera psa, kojarzy się to od razu, że jeszcze nie będąc w gabinecie, wiedzą, gdzie jadą. To jeszcze w ramach uzupełnienia. Zakup takiego transportera, no to już jest grubszy wydatek. Na co więc warto zwrócić uwagę? Zwrócić uwagę przede wszystkim, czy ten transporter jest odpowiednio powzmacniany, bo sam materiał jakby daje nam azyl, mówiąc o takim delikatnym schronieniu. Natomiast jeżeli chcemy tu też zapewnić też bezpieczeństwo, to musi być odpowiednia rama. No i przede wszystkim też rodzaj zamków i jeżeli mówimy o takich siatkowanych wejściach, natomiast też i rodzaj zapięcia. Jeżeli to jest klatka, to dobrze, żeby to była klatka z dnem plastikowym, a nie metalowym, bo wtedy pies... Jedno i drugie jest dobrze dezynfekcyjne, natomiast wchodząc do klatki, pies też nie puka łapami, czyli dodatkowo nie wytwarza to dźwięku, który psa stresuje. Natomiast mówiąc o zapięciach z przodu, muszą być one no bezpieczne i takie, gdzie pies sobie sam łapą nie otworzy, bo tacy specjaliści są. No koty też potrafią. No i tak wyposażeni możemy spokojnie ruszać w teren, ale o tym, jak zachowywać się właśnie poza domem, w następnym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszamy już na kolejne programy.